Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich oglądających i słuchających chrześcijańską telewizję internetową w czwartek 6 stycznia 2022 roku, święto Epifanii, święto objawienia pańskiego, które bywa tradycyjnie nazywane świętem trzech króli. Swoje powitanie zamykam hasłem dzisiejszego dnia, które podaje także nasza broszurka z Biblią na co dzień, a są to słowa wyjęte z pierwszego listu apostoła świętego Jana z 2 rozdziału, gdzie w 8 wierszu czytam: ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Dobry Boże, prosimy Cię, by światło Twojej Ewangelii rozjaśniało mroki naszego życia. Amen. Fantastycznie brzmią słowa hasła dzisiejszego dnia. One niewątpliwie nawiązują do tych wydarzeń, których pamiątkę niedawno żeśmy przeżywali. Znów patrzymy do Betlejem, gdzie zabłysło to niezwykłe światło. Światło Bożej miłości, Bożej dobroci, radości, szczęścia, tego wszystkiego, co jest człowiekowi miłe, przyjemne, za czym człowiek tęskni, co chciałby doświadczać i przeżywać. Ale to światło przenika człowieka na wskroś. I w tym świetle człowiek może zobaczyć, kim naprawdę jest. Że jest przysłowiowym pyłkiem i liściem na wietrze. W tym świetle człowiek może dostrzec także swoją beznadzieję, swoją słabość, swoją grzeszność. I wówczas jakiś dziwny mrok może zawładnąć życiem człowieka. Jednakże światło, które zabłysło w ową pamiętną betlejemską noc, nie słabnie, nie gaśnie. Ono nie przemija jak kolejne dni kalendarza. Ono dalej świeci tym samym wielkim, potężnym, mocnym blaskiem, który powala niczym Saula z Tarsu pod Damaszkiem. To światło właściwie przypomina nam, mówi, jak podaje nam Ewangelia według świętego Jana w 8 rozdziale: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Tak, kochani, człowiek dotknięty Chrystusowym światłem nie kroczy już w ciemności i beznadziejności, ale kroczy w świetle Chrystusa, tegoż narodzonego w Betlejem. Przypomnij sobie bohaterów dzisiejszego dnia. Wspomnij na magów ze wschodu. Oni naprawdę nie znali Boga Jahwe. Oni byli poganami. Oni nie wierzyli w tego, który stworzył niebo i ziemię. A jednak, gdy zobaczyli gwiazdę na niebie, poszli do Betlejem. Tam dotknięci światłem nieprzemijającej miłości, przestali już słuchać podszeptów swojego rozumu. Pozostawili mądrości swoich uczonych ksiąg i poszli za głosem, za światłem Chrystusa. Wszak do domu wrócili już inną drogą. Popatrz na wspomnianego Saula z Tarsu, czyli apostoła Pawła. On po przeżyciu pod Damaszkiem postanowił iść przez życie w Chrystusowym świetle i to światło niósł. I rozjaśniał mroki tym, których Pan Bóg postawił na jego drogach i ścieżkach życia. A ja i ty, drogi słuchaczu, nie raz i nie dwa byłem w Betlejem. Nie raz i nie dwa widziałem przychodzącego Jezusa, narodzonego tam w wielkim ubóstwie. A w jakim świetle ja idę przez życie? Czy jest to światło narodzonego Zbawiciela? T-
tyle w nas niepokoju, tyle frustracji, tyle niepewności, tyle lęku, obaw. Wiele rzeczy widzimy w czarnych kolorach i jakiś dziwny pesymizm wypełnia nas i wdziera się w nasze życie. Ale nie zapomnijmy, że Jezus się narodził, aby świat człowieka, ciebie i mnie, z biedy wyswobodził. On przyszedł, aby ciemność już nie wypełniała naszego życia, ale światło miłości, radości, nadziei. Tym światłem nadziei w ratownictwie jesteście wy, drodzy strażacy, ratownicy, gdy przychodzicie z pomocą drugiemu człowiekowi. Tym światłem nadziei i radości ma być każde wierzące serce. Świat dziś potrzebuje Chrystusowego światła. Przekażmy sobie nawzajem światło Chrystusa. Przekażmy je uczciwym życiem, służbą, prawdomównością, szczerością, pokojem, zrozumieniem i poszanowaniem drugiego człowieka. Tylko, kochani, wówczas Chrystusowe światło będzie prawdziwie już świecić, a ciemność będzie ustępowała. Chcesz tego? I właśnie tego Chrystusowego światła życzę wam, jak i sobie, nie tylko dziś, ale na wszystkich drogach i ścieżkach rozpoczętego 2022 roku. Chcesz tego? Wierzę, że tak. Pomódl się razem ze mną. Panie Boże, Ojcze Niebieski, Ty prowadziłeś pierwszych pogan do Syna Twojego przez światło gwiazdy betlejemskiej. Prosimy Cię, spraw w łasce swojej, abyśmy wierze za Twoim zbawiennym światłem podążali, postępowali, byśmy kiedyś w wieczności oglądać Cię mogli. Wszystkim, którzy jeszcze chodzą drogami własnej mądrości, błądzą w mrokach świata, niechaj zajaśnie światło chwały Twojej w Jezusie Chrystusie. Bądź światłem dla narodu naszego. Zachowaj pokój i sprawiedliwość we wszystkich krajach. Hamuj moce ciemności i fałszu. Rządź i kieruj przez Ducha Świętego domami i rodzinami naszymi. Wszystkim, którzy w udręce swojego serca wołają do Ciebie, bądź pomocą i ratunkiem. Rozjaśniaj mroki dnia swoim blaskiem. Amen. Życzę wszystkim wam dobrego, błogosławionego świątecznego dnia Święta Epifanii. Strażacy dobrej służby, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Nieście światło Chrystusa swoją służbą. Pozostańcie z Bogiem.